Ej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie moja znajoma świnka Pepe. Akurat sobie dzisiaj przeglądałem na Steamie, ile ta gra kosztuje. To powiem wam, że się załamałem psychicznie, bo ta gra kosztuje 130 zł. 143 zł. Tak naprawdę. 143 zł. Ta gra kosztuje. 140. I... My friend PPPik. No, czyli moja znajoma świnka Pepe. Na Steamie kosztuje 143 zł i ma bardzo dobre oceny. Pozytywne. Dużo pozytywnych ocen. No, jestem ciekaw. Dobra. Zastanawiam się, czy już mi pada na mózg, czy po prostu już nie mam, nie wiem, mam tyle gier do ogrania, a tak naprawdę wybieram to. No, ale... Chociaż śmiesznie może być, nie? Naprawdę. Będę grał na padzie, prawdopodobnie. Na padzie będę grał. Ogólnie. To nie jest test gry. Ani nic. Tylko po prostu chcę sobie to zagrać. O, tak powiem. Coś nowego. I nie test gry. No. To co? Powoli zaczynamy? Chyba tak. Chyba zaczynamy. Dobra, uruchamiamy gier. Pipi. Pepe. Troszkę może być głośno na początku. Od razu wam mówię. Cześć, jestem świnka Peppa. Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? Peppa nie może się doczekać, by przekazać wszystkim nowe wieści. Mamo, tato! George! Witaj, Pepo! Witaj, Pepo! Jestem taka podekscytowana! Z jakiego powodu, Pepo? Poznam nowych znajomych! Nowych znajomych? Tak! A co to za nowi znajomi? Nie wiem! Przecież są nowi! Pokażę im śnieżną górę, plażę, wszystko! A nawet ziemniaczane miasteczko! Peppa jest podekscytowana zabawą z nowymi znajomymi i odkrywaniem wspaniałych miejsc w swoim świecie. To dobry pomysł, Peppo! Tak, tato! Będzie bardzo zabawnie! To kiedy twoi nowi znajomi przyjdą się pobawić, Peppo? Wkrótce! Nie mogę się doczekać, aż będziemy się razem bawić! Dinożaru! Wygląda na to, że pan dinozaur też chce się pobawić z nowymi znajomymi Pepy. Naciśnij dowolny przycisk. Dobra. Najpierw ustawienia sobie zrobimy. Audio. Muzyka może być licencjonowana. Na pewno. Ale... To się nie robi. O. Tak może być. Grafika. Ultra. Dobra, język jest ok. No właśnie. Polski napisy. Włącz. Dobra. Włączone, dobra. No to gramy. Zaczynamy zabawę. Świnka Pepe. Zawsze chciałem to sobie zagrać. No. No to mam akurat. Nowy znajomy. Nowy znajomy. Dobra, tworzymy postać. Zaczynamy. Najpierw wybierz, jakie ubranie chcesz założyć. Jakiego ma być koloru? Jakiego ma być koloru? Świetnie. Teraz wybierz, którym zwierzątkiem chcesz być. Okej. Teraz, którym zwierzątkiem bym chciał być? Kurde, no nie wiem. Wilkiem. Wilkiem będziemy. Świetny wybór. Jaki chcesz mieć kolor? Nie ma różowego.
O, taki będziemy. Chcesz nosić okulary? O! LGBT. Dobra. Chcesz nosić kapelusz? Tak, chcę! Tego wezmę. Super. Jeśli chcesz rozpocząć grę, wybierz przycisk tak. Jeśli tak. Chcesz dokonać zmiany, witajcie w miasteczku Świnki Pepy. To będzie niezła zabawa. Za chwilę spotkamy się z Pepą, ale najpierw przejdźmy się. Użyj joysticka, żeby się poruszać. Ja mogę się poruszać. Dobra, idziemy. Ale piękny kwiatek. Podejdź do niego. Naciśnij przycisk, aby go dotknąć. Użyj przycisku, gdy pojawi się na ekranie. Bym powiedział tak. Dotknij mojego puloka. Jak wyskoczy A. Nie no, żartuję sobie. Nie no. Bo uważamy, patrzmy. Motyl odlatuje. Poważna gra. Poważna gra, to trzeba być poważnym. Co to? Ogrodzenie blokuje przejście. Bez obaw. Użyj tego samego przycisku, aby otworzyć bramę. Czasem trzeba odsunąć pewne rzeczy z drogi, aby iść dalej. Okej, ale tu jednak audio dialogi. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się na ekranie. Okej. Okay. Ura! Otworzyłem drzwi. Dzień dobry! Witamy w miasteczku. Dokąd idziesz, kochanie? Aby porozmawiać z panią Królik, podejdź do niej i naciśnij przycisk akcji. Chcesz zobaczyć się z Pepą? Jest na wzgórzu. To minutka drogi stąd. Do zobaczenia! Świetnie. Teraz wiesz, jak poruszać się po miasteczku Świnki Pepy. Idź dalej i spotkaj się z Pepą. Idziemy się spotkać z Pepą. Aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się na ekranie. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Oczywiście. O! La 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 la. Dobra. Umcy. Moja znajoma Świnka Pepe. Pepa. Nowy znajomy odwiedził Pepę. Ale super. O, tu jesteś. Witaj. Będziemy się świetnie razem bawić. Dobrze, że jesteś. To będzie najlepszy dzień na świecie. O, idziemy. To mój pokój. Podoba ci się? Mam dużo zabawek w koszyku. Co ona ma za zabawki? Witajcie. Co porabiacie? Bawimy się zabawkami z mojego koszyka. Myślę, że George też chciałby się pobawić. Nie ma mowy. Bawię się z moim nowym znajomym. O! Peppo, na pewno możecie pobawić się we trójkę. Może pogracie w berka.
Jak to się robi? Gonisz inne osoby, a gdy już kogoś złapiesz, mówisz berek. Dobra, berek. Bawcie się dobrze. Brum, brum. Dobra. No my to dalej mamy zrobić. Nie ma rupi. O, bańki można puszczać. Dobre. Nie, ja chyba zacząłem być chory. O. Arr. Infinity mi się zjebał. Połowę gry. O, to niedobrze, że ci się zrąbał. Bo to Winsor. O chłopie. O! Globus! Dobra, wychodzimy. Witaj, Pepo. Widzę, że masz nowego znajomego. Stanie w miejscu jest nudne. Co się stało, George? Dlaczego płaczesz? Dinozaur! Dinozaur! Co się stało, George? Zgubiłeś pana dinozaura? Spokojnie, na pewno jest w pobliżu. Może zostawiłeś go na zewnątrz? George i Peppa potrzebują twojej pomocy w znalezieniu pana dinozaura. Musi gdzieś tu być. Znajdziemy go! Umiemy znajdować rzeczy! Peppa, o, pan ziemniak! Ziemniaka. A ty? Chodźmy tędy. Chodźmy tędy. Prędzej teraz. Chodźmy tędy. Tu? No idę za tobą. Idę. Mamy pana dinozaura, tak? Dinozaur! Widzę go! Utknął na drzewie koło kałuży błota. Zobaczmy, czy uda nam się go zdjąć. Jest bardzo wysoko na drzewie. Może powinniśmy poprosić o pomoc kogoś wyższego? Potrząsanie drzewem nic nie da. Chodźmy ten... To nie! Ty! Można jeździć.
Ale... Można jakoś wrócić? Chciałbym dinozaura ściągnąć, a nie samochodem jechać. Przedszkole! Przedszkole? Przedszkole do Opole! Jesteś w przedszkolu. Miejscu, w którym uczysz się i bawisz z Pepą i jej znajomymi. Discordowy głos? Witajcie wszyscy! To mój nowy znajomy! Witaj! Nie, bo fabułkę przechodzę. Pogramy sobie na plecie. Czekaj, Rufi, wejdę. Tak z ciekawości. Mam talent. Kółko. No. Ja... Pech będzie świetnie wyglądał na ścianie. Trzy, dwa, jeden. Wspaniale! Od największego do najmniejszego. Okej. Dwa, jeden, trzy. Wszystko się pomieszało. Spróbujcie jeszcze raz. Dlaczego ona ma taki akcent? Akcent? Taki akcent? Spróbujcie jeszcze raz. Jak to możliwe? Kurde. Nie, no bo... Raz, dwa, trzy. Od najmniejszego do największego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, udało się. No i co dalej? Dzieci, dziś jest wyjątkowy dzień. Wiecie jak? Pani urodziny? Nie, Dany. Ktoś inny zgadnie? Może ty spróbujesz? Dobrze. Dziś jest dzień sportu. Jej! Czym jest dzień sportu? To bardzo ważny dzień. Dziś każdy musi uprawiać sport, żeby być zdrowym. Chodźmy na tor! Dobrze, dzieci! Biegniecie na mój znak! Trzy, dwa, jeden, start! Biegnę, 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 ta-l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 a. Biegnę, 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 będę dalej, pierwszy... Dalej, dzieci! Nie, Peppo. Twój znajomy jest szybki. Chodź tu, Peppo. No troszkę to źle zabrzmiało. Ostatnia prosta, dzieci. Zaraz meta. Ura, wygrałem. Koniec. O, dobry jestem. Jak klocki. Wy się spisaliście. Dziś wszyscy zasłużyli na nagrodę. Peppa? Suzy? Pedro? I ty też, oczywiście. Ura, mam pierwszy puchar. Jestem dobry. Wspaniale. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, jak ważny jest dzień sportu. A możemy biegać też w inne dni? O,
Oczywiście. Zawsze możemy. To świetna zabawa. O kurde mole. Nie, przepraszam bardzo, ale... Chodźmy tędy. O, idzie. Gotowe! Teraz możesz go zburzyć! Uwielbiam zamki z piasku! Dlaczego ta gałąź się porusza? Może się wita. Dzień dobry, panie drzewo! Drzewa się nie witają, głuptasku! Żółw Tiddles. Żółw Tiddles? Co on robi na drzewie? Musimy go zdjąć. Doktor Chomik będzie się martwić, że się zgubił. Tak, ale jak to zrobić? Jest zbyt wysoko. Zawołajmy Madame Gazelle. Ona coś wymyśli. Madame Gazella będzie wiedziała, jak zdjąć żółwia Tiddlesa z drzewa. Poszukajmy jej w klasie. Okej, idziemy do Madame! Gazela. O jest, Madame Gazela. Madame! Madame Gazelo! Żółw Tiddles utknął na drzewie! O, biedny Tiddles! Musimy coś zrobić! Trzymaj się, Tiddles! Zaraz zdejmiemy cię na ziemię! O! To dla mnie zbyt wysoko. Pepo, poszukajcie ze znajomym drabiny, żebym mogła wejść na drzewo i uratować Tiddlesa. Drabina stoi tuż przed przedszkolem. Pomóż Pepie ją znaleźć, a Madame Gazella zdejmie Tiddlesa na ziemię. Chodźmy tędy. Chodźmy tędy. O, jest drabina. Jest 8. Znaleźliście ją. Super. O, tu jesteś, Tiddlesie. Zaraz cię zdejmiemy. Proszę bardzo. Koniec wspinania na dziś. Przekażę doktor Chomik, że Tiddles jest bezpieczny. Dziękuję wam! Świetnie się spisaliście! Upewnijmy się, że Tiddles nie będzie się już wspinać. Tiddles? Znowu zniknął? O, Tiddlesie! Dobra robota! Tiddles jest bezpieczny i wszyscy świetnie się bawią. Dobra. Powiem to bez komentarza.
Dobra. Podamy stąd. Zbudujmy zamek z piasku. Nie, nie chcę. Syp, piasek do wiaderka. Wrócimy tu jeszcze. Podstaw wiaderko do góry dnem i podnieś. Okej. Gotowe. Teraz możesz go zburzyć. Uwielbiam zamki z piasku. Jeb z buta. Dobra. Jeszcze możemy być? O! Pojedziemy na wycieczkę. Dzień dobry, panie byku. Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi. A co się stało ze starą drogą? Korzenie drzew sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw zajmiemy się tym razem z panem nosorożcem. Nie będziemy was opóźniać. Pewnie jesteście zajęci. Czy droga jest przejezdna? Oho, jasne. Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Jasne, dziękujemy. Widzenia, panie nosorożcu. Dziękujemy. Dziękujemy za naprawienie drogi. Jedzie. Muzeum. O, do muzeum. Ja nie mogę. Ja chyba zwariuję. Ja już wariuję. Po graniu troszkę czasu. Już wariuję. Halo. Chodźmy tędy. Kto tam? A, ty, siemanko. Chodźmy tędy. Kurwa. No? Grasz jeszcze? A jak? A, spoko, dobra, dobra. Kurwa. No dzisiaj, powiem ci, przeszedłeś samego siebie. Dobrze, dobrze. Chciałem to zawsze zagrać. Ja myślałem, że poziom absurdu przekroczyłeś już w kucykach pony, ale... Nie. Tam chociaż było 3D, kuźwa. Jo, jest dobrze. Jest dobrze. No, 2D, cyberblat, jedziemy, kreskówka, Cartoon Network. Ale ty się śmiej, bo ona kosztuje 143 zł na Steamie. Jest ty nie no, ten... jest bardzo A. pozytywna. No, ty nie masz. No, co się wiesz? Zależy, no... Przedział wiekowy odbiorców jest taki i taki. No i wiesz, no. Ale tak jak rozmawiam, to ta bajka ogólnie to nie jest taka zbyt fajna, tak jak dzieciom puszczają tam znajomi to. Ja bym swojemu dziecku tego nie puścił nigdy w życiu. No, właśnie, właśnie, że to taka, kurde, jest ta Świnka Pepa jest taka sobie, bym powiedział, no. Tak, to z opinii, nie? I możecie mieć wszystko. W czym mogę pomóc waszej. Dobra, którą tu mamy? 16 powiedz wyjście. Ja powiem tak, jak zobaczyłem to wczoraj na Game Passie, to musiałem to zagrać. Włączyłem Halo, wkurzyłem się. Odinstalowałeś. Odinstalowałem. Snajpera 5 odinstalowałem, bo przeszedłem. Niby do tej gry wracał. Halo odinstalowałem i już 250 giga na tym dysku wolnego, ale będę musiał jakiś kupić. Sobie. No na pewno. Tylko się zastanawiam, czy zapełnić ten slot na dwójkę, czy SSD-ka. Tylko nie wiem, czy będę miał gdzie przekręcić SSD-ka w mojej obudowie. To zależy od ciebie. Ale raczej tak, gdzieś na dole go przekręcę, wiesz? Wiesz, zawsze SSD-ka łatwiej, szybciej wyjąć, coś z niego przenieść, do innego czegoś, wiesz. No. A dwójka to jest takie... To jest fajna sprawa. Dwójki też można przenieść. Też można, no.
Wszystko można, kurde. System można przenieść, wszystko można przenieść. No. Jak ta gra gryje beret. Przeszkadzał? A to mi nie przeszkadzasz. George chyba znalazł ulubione pomieszczenie. Jestem. Idziemy dalej. Co to? O, witajcie! Chcecie dołączyć do podróży na Księżyc? Wskakujcie do rakiety! Pan Królik jest przewodnikiem. Wie wiele o wszechświecie. Naprawdę polecimy na Księżyc? Nie, Peppo. Będziemy udawać. To prawda, Peppo. To tylko udawany Księżyc. Właśnie się zastanawiałem, czy sobie by na próbę, tylko na testy. Bo mówicie, że jest w Game Passie F1 jakiś, tak? 21? Lecimy! Jeżeli te 21 aż tak bardzo się nie różniło od tego nowego, to tylko na testy, wiesz, to bym sobie może te 22 kiedyś kupił, ale dokładnie. Jak to by w ogóle na tej kierze wyglądało, nie? Te F1. Na kierze normalnie. To ja jeżdżę na kierze. No ta, ale kurwa, no z tymi botami, nie? Ale 21 jest poprawiony, te boty są. 21 boty spoko były? Znaczy, ogólnie tu są boty dobre, tylko że tu jest zrąbane... Aha, a widzisz. Tylko że tu jest zrąbane, że kwalifikacje cisną, że wszystko mają... No. Że wszystko jest te... że tak my gramy My Teamiem, to też było 21 poprzedniej części, że no. Zużywało się za bardzo części i te inne rzeczy. Aha. No ale no to co, jeden sezon trzeba przebimbać, drugi sezon lepiej, trzeci... Nie, trzeba tak, czekać na nowego patcha. Aha, ile tak kurwa godzin później wychodzi. A. Bogusz, co tu się odpierdala? A nic, gram sobie świnkę Pepe, a co? Chodźmy dalej. Chodźmy tędy. Wiesz, ja... Inaczej się razy nie da grać tą grę. Znaczy, jak zobaczyłem tą grę wczoraj na Game Passie, to od razu mówiłem, że muszę ją zainstalować, od razu dzisiaj ją zagrać. Lepsze od F1 przecież. No! Nie ma bugów. Próbujcie! Zapinamy i skaczemy! O, skaczemy teraz. Będziemy skakać. Juhu! 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 A kuku! Zaczyna wariować. Idziemy dalej. O! Balon! To jest balon. To cudowny dzień. To jest balon. Podziwiać przepiękne widoki z balonu. Te połyski, bo na kacu lepiej wytrzymam. Ty, ale panowie, czy ja to gram na trzeźwo? Na serio wam mówię, ja to gram na trzeźwo. Ja dopiero pierwsze piwo piję. O, tu można się zbijać, nie aby było można. Las. Las. A to nie jest dziecinna gra, to jest dla dorosłych. Chcemy pojeździć na rowerze. O. Chcemy jeździć na rowerku. Juhu! Ty. Ale zobaczcie, jaka grafika RTX i te inne sprawy.
No. Kurde, zajebiste. Więc zarazie. Zobaczyłem na Steamie, że to ma bardzo pozytywne oceny. I zobaczyłem, jaka cena jest tej gry, to mówię, muszę tu zagrać. Ale ty tego nie kupowałeś. Jak to jest w Game Passie. A, w Game Passie, dobra. Aha, dobra, bo ja nie złapałem, bo to jest też na Steamie, dobra. Powrót do domu. Teraz będzie obiad, czy... To mój tata. Może się przywitać. Nie ma Darek. Hello, Dareo. Oreo. Widzę, że masz nowego znajomego. Siemanderko. Kurwa. Odkręciło mi się. Ze wzduchuje. Widzicie? Darkowi się to podoba. No pewnie, że tak. George, co? Nie jakieś te FIFA, jakiś F1. Dajcie spokój. Nie ma jak to, kurde, pograć sobie. O, możecie włączyć światło, abym mogła czytać? Lepsze niż F1, nie? Też tak myślę. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jakiego sobie zrobiłem typka, nie? Stanie w miejscu jest nudne. Jak wam minął dzień sportu w przedszkolu? Słyszałam, że świetnie się ścigaliście. Mamo świnko, widziałaś moje okulary? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. Nie widziałam, tato świnko. Nie, to jest platformówka. Tato, może poszukasz okularów taty świnki razem ze swoim nowym znajomym? To jest taka jakby platformówka. Muszą być gdzieś w domu. Tak, mamo. Znajdziemy te okulary. Szukamy okularów. Okulary, okulary. Gdzie one ma... O, ciekawe, w śmietniku. O nie. O, siom, okulary. Znaleźliśmy okulary. Zanieśmy je tacie. Ale z fabułą także nie ma żartu. Nie. A nie, to jest fabuła bardzo... Powiem ci, bardzo wciągająca. Naprawdę. Tato, znaleźliśmy twoje okulary. Znaleźliśmy je. Naprawdę? To wspaniale, Pepo. Dziękuję. Tobie również dziękuję. Jesteś wspaniałym przyjacielem. LGBT? Nie ma jak to. Dobra, ale tu. Tak, cicho, cicho. Pan Ziemniak! Pepa lubi pana Ziemniaka. A ty? Pan Ziemniak! Super Ziemniak ma moc warzyw. Odwiedziliście już ziemniaczane miasteczko? Bardzo chcę tam pojechać. Dobra, pojedziemy tam. Są rodzice. O, tu jesteście. Pepo, zabieramy ciebie i twojego znajomego do Zamku Wichrów. W Zamku Wichrów jest bardzo wysoka wieża. Zobaczymy z niej całe miasto. Hurra! Dinozaur! Nie, George. Obawiam się, że tam nie ma dinozaurów. Dinozaur! Możesz zabrać pana dinozaura ze sobą. Dinozaur! Dobrze. Poczekajcie na nas w samochodzie, a my się przyszykujemy. Tak, tato. Już idziemy. Chodźmy! Tata zawiezie nas do Zamku Wichrów. No to jedziemy z furą. Ty, to jest jak kurde ten. Assetto. Nie! Gran Turismo. Nie! A przepraszam, Forza. Dan.
Ram ta tam 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 ta ta tam 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 tam. Zamek wichrów. Zamek wichrów. Tragedia. Jaka tragedia? Razem z Pepą? Nie wiem, nie oglądam tego, tylko słucham ciebie teraz, bo jestem w grze, także. Ja wiem, bo ty jedziesz. Się bardzo dobrze bawią przy tej grze. I pozdrawiamy. O, wejdźmy do środka. Z góry jest. Niezły zamek, Darek. Ja wiem. Super zamek. Co będziesz giercował jeszcze dzisiaj? A, mam dużo planów. Dużo planów? Kurwa, do czwartej rano. Nie, nie, wytrzymam do czwartej. Ja dzisiaj byłem w pracy, panie, na rano. No dobrze, no. Patrzenie przez teleskop sprawia, że wszystko wydaje się bliższe. Rozejrzyjmy się po okolicy. Mamy się rozejrzeć po okolicy. Poznajesz? To nasz dom. O, tak, tato. Widzę stąd okno mojego pokoju. W CWS-a możemy zagrać. Chyba dom. Co? W CWS-a. Chyba cię Bóg opuścił. Stoją przed domem. Niech zgadnę, masz niezainstalowanego. Nawet niewidocznego na Steamie. Nie sądzę, Peppo. O, jesteśmy bardzo daleko od nich. No, ja zaraz będę wyścig sobie. O! Dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. Dzieci uczą, uczy podglądać, co za typ. Ja nie uczę, to ten, to tata świnka. Zajmijmy się po okolicy. Spójrz, spójrz. Widzę panią Królik w balonie. Pewnie czeka, aby zabrać kogoś na Śnieżną Górę. No i? Znaleźliśmy muzeum. Uwielbiam je. Dinozaur. Kurde, muszę te DLC kupić w końcu. Ja też jeszcze nie kupiłem. Dzisiaj kupię. Ty, a widziałeś, że te DLC, one się ściągają normalnie na kompa, a później tylko kupujesz i masz dostęp? Tak. Bo to tak jest w Assetto. Wszędzie jest? Czy tak, tylko nie, tylko w Assetto. Aha, tylko was nie było chyba, ile tam było? 4 giga ponad chyba. Nie, więcej było. Albo i więcej, no nie pamiętam. Ale się ściągało. Ale to no, było przed tym, przed DLC, nie? Jeszcze jak nie wyszło DLC, tak, już był, tak. Wyszedł patch, nie? Bo te poprzednie, co to było? Te poprzednie, też było jakieś DLC. Przed tym jakie było, czekaj. Nie pamiętam, bo... Kurde. Coś z samochodami chyba. Takie tańsze było. A, było ten... Imola? Nie. Nie, tak. Imola. No, coś takiego, no. To właśnie... Kupiłem, kupię? A gdzie, mówię, a gdzie to się ściąga? A, to już się ściągnęło i miałem dostępne, nie? I tutaj tak samo pewnie. Tylko, że drogie, no, ale no trzeba kupić. Chcesz grać w symulatory, to kosztują. No, niestety. Czytałem ostatni artykuł o tym, Rennsport. A to dopiero na następny rok wychodzi. Tak, przyszły rok, no ale obawiam się, że to ale będzie... Ale to tylko na PC-ta. Wiem. No to mi graj, nie? Tylko, że... Patrząc przez teleskop, chodzi o to, że... Nawet tych bardzo... Obawiam się, że to będzie znowu jakaś gra abonamentowa typu iRacing i tak dalej. No, też mi się tak wydaje. Czy Shrek dzisiaj w pracy? Nie, Shrek dzisiaj nie jest w pracy. Shrek dzisiaj pije i nie wiem, miał robić live o 18 F1, ale nie robi. Był u mnie na chwilę na live, ale uciekł, bo powiedział, że tego nie będzie oglądał. Co nazywa naszego kolegę Shrekiem? Darek. A Dareczek. Dareczek może. No, ja w konsoli już nie inwestuję nic, ani złotówki. Ja w ogóle nie inwestuję w ten PS4 już. Skończyło się. Na tej zasadzie, jeśli w plusie wychodzi jakaś gra, którą chciałbym mieć na PC, to, no to ogrywam ją na PS4, tak? Ja ci powiem, że ja już nawet tego Ragnaroka nawet nie kupuję, bo to dla mnie szkoda pieniędzy. A to nie, ja nie lubię God of War, to nie. Czyli... Ja lubię, ale ten. Ale A to ten. Mówiliśmy roku? Co?
tym roku? W tym roku, Ragnarok, no. Aha. Grywałem dużo, bo żeśmy z bratem przechodzili na PS2 tego God of War'a. Tam chyba trzy części wyszły na PS2. Z tego co kojarzę. To mój tata! No i na tym pozostałem już później. Ja ogólnie kupiłem PS3 z powrotem. No widziałem. I kupiłem najlepsze gry, które będę grał na kierownicy. Kupić Gran Turismo 6? A jak? O kurde, a ile takie Gran Turismo 6 kosztuje teraz? 40 zł ja dałem. O, spoko. O, tego dużo wyprodukowali, to jeszcze nie jest biały kruk, wiesz, żeby a... jakieś ceny były dojebane, nie? No najwięcej dałem za Gran Turismo 5. Weź mi za. No, no piątka... Bo dałem kurde, prawie 120 zł. Ja coś mam na PS3 chyba w szufladzie. Czekajcie, ja na pilkę ZW idę tylko do Ubikasy, zaraz będę. Ja przyjdę też, czekaj. Go to back website. Yeah. Dobra, już jestem. Widzisz mi co? Widzisz mi co? Ja ci powiedziałem, że zagram to gram. A ten Gran Turismo chce 6, bo mi się 7 nie podoba mi się. No, powiem ci, że. A powiem ci, gra ma potencjał, ale póki co. To tak nie bardzo. Na pewno nie jest 7 napada. To ci powiem, że no, napada jest słabo. To wypadł. Znaczy ja 7 grałem na kierownicy, nie? No. Ja ogólnie nie potrafię. Powiem ci tak. Próbowałem ostatnio F1 grać na padzie. No. Nie potrafię. No. Ja nie wiem dlaczego, ale nie potrafię. Grać na padzie. Co? Drifty jedynie sobie robię na padzie w Gran Turismo i to wszystko, a tak to nie ten. Nie potrafię. Nie, naprawdę nie potrafię. Ostatnio... To jest taka też kwestia trochę przyzwyczajenia, ale... Powiem ci tak. Dirta... Znaczy, no, Dirta. Rayleigh. Dwójeczkę. No. Nie potrafię grać na kierownicę, ale potrafię grać na padzie. Ciężko. Bo jeżdżę bez asyst, nie? Bo ja ogólnie jeżdżę w Dircie 2 bez asyst. Nie potrafię grać na kierownicy, bo nie potrafię skonfigurować tej kierownicy. Po pierwsze, żeby to się lepiej prowadziło. F1 to tylko kurde kierownica, bo na padzie nie potrafię. Assetto Corsa, no to Competizione, to tylko kierownica, to wiadomo. Gran Turismo 7 to tylko kierownica nie potrafi grać. Chyba, że tylko te wyścigi, co były te shooterowe, no to grałem na padzie bardziej, nie? Bo te shooterowe to były zrąbane. Dobra robota. Świetnie sobie. A tak to kierownica. Zrobimy z tych warzyw przepyszną sałatkę. Dobra, ty, bo ja mam wyścig w nocy. Czy kwalifikacje na razie? Dobra. Co się stało, George? Dlaczego płaczesz? Dinozaur! A, musimy tego dinozaura jeszcze raz. Dinozaur! A ty ogrywasz Dino Crisis 1? Widziałeś pana dinozaura? Spokojnie, na pewno jest w pobliżu. Może zostawiłeś go na zewnątrz? George i Peppa potrzebują twojej pomocy w znalezieniu pana dinozaura. Musi gdzieś tu być. Znajdziemy
tego. Umiemy znajdować rzeczy. Darek, ile chcesz za Sony jedynkę? Chodźmy tędy. Bo poszukuję Sony jedynki. Sony jedynkę to bym kupił, kurde. To mogę kupię chyba na następny miesiąc. Dinozaur? Widzę go! Utknął na drzewie koło kałuży błota. Zobaczmy, czy uda nam się go zdjąć. Jest bardzo wysoko na jeden bitcoin. Może powinniśmy poprosić... Jeden bitcoin? No. Byłbym bogaty. Kurwa, jakbym miał jeden bitcoina, to też bym był bogaty. Chodźmy, potrząsamy... Kurwa, 10 lat temu byłeś w stanie na laptopie wykopać 15 bitcoinów. Przez jakiś tam okres. No może nie 10, może 15 lat temu. Teraz akurat to... Teraz nawet całe pokolenie nie wykopie ani jednego. Ty, Boguś, nie miałeś nigdy szaraszka? Ja miałem jedynkę, syny. Ja jedynkę miałem, kurde, grałem, kurde, tego dużo. Tekena trójkę, Pro Evolution Soccer, Manager, Football Manager. Jak? Nie, Football Manager, tylko tak, Football. Futbol? Zamiast próbować go dosięgnąć, możemy sprawić, żeby sam do nas przyszedł. Jak to zrobimy, tato? Dinozaur! Dinozaur! Już, jestem w tym ekspertem. Ha, to proste. Dinozaur! Udało się! Dziękujemy, tato! Nie wiedziałem, że dinozaury potrafią się wspinać. Dobra robota. George odzyskał pana... Ura! Jej! O! W błotku się puch. O! Latawiec! Suzuka w nocy, panie. O kur... Ale lubię Suzukę. Suzuka w nocy. No, taka jest, powiem ci, dosyć techniczne sektory, zwłaszcza pierwszy, ale... Ale jakoś idzie. Nie, fajne było. Ja akurat Suzukę to ja pamiętam na pamięć. Ja nawet po ciemku mogę jechać. No, fajnie to wygląda, powiem ci. A dzisiaj jechałem, bo te daily co jeżdżę, to jest co godzinę jest wyścig i co godzina jest ta sama godzina, jaką masz w rzeczywistości. Czyli jak gra... To dom babci i dziadka świnki. Pepa zawsze świetnie się tu bawi. Świetnie się tu bawi. Jemy dobra. O, 16 po wyścig, to. Spróbuj poskakać. To jest właśnie godzina taka, jaka ma rzeczywistości. Mhm. O nie! Poli musi być głodna! Jej miska jest pusta! Przynieśmy. O kurde! Żeby ją napełnić. Dobra. Zobaczymy, co się wydarzy. O, jest karma. Chcemy zanieść? Proszę bardzo! Poli! To da ci energię do dalszego skakania i ćwierkania. Bardzo dobre! No i ten Watkins Glen. Fajny tor, bo dodali go Gran Turismo. To nawet spoko. Szybki. Uh-huh. To jest w Ameryce. Tor. No a w ACC chyba 3 z Ameryki tory dodali, czy 2? Czekaj. Dobrze cię widzieć, Peppo.
Kota, czyli Circuit of the Americas, no. Tam gdzie F1 jeździ, tak? Grand Prix USA jest tam właśnie, Watkins Glen. I jeszcze chyba jeden, tak? Road America? Nie. Tak. Możecie ze mną. A, widzisz, no to Road America to znam z tego. Z Fordy Motorsport. No. Bo chyba jest w Fordzie. Znaczy, ogólnie będą wspierać tą grę. Assetto Corsa kompetycyjne będą wspierać aż do 2025, to słyszałem. Mhm. Dopóki nie wyjdzie nowa Assetto Corsa dwójka. No i spoko. Nie, no fajnie, fajnie, bo i fizykę reperują, zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Ja mam z tą kurą zrobić fajnie. Tyle. Ja mam z tą kurą. Teraz. No wypuść ją, wypuść ją. Nie. Dobra, przyjdę. Na pewno chcesz już wyjść? Nie, nie chcę wyjść. Chyba, że gdzieś tutaj trzeba ją. Tędy. O, tu. Super! Zostały tylko dwa kurczaki. A, jeszcze dwa kurczaki? Ta. Dziękuję. Brakuje tylko jeszcze jednego. Dziadek, dlaczego ty masz ten kotwicę na czapce? Przecież tu wody nie ma. Bo ja mam zryta ta gra jest. Naprawdę. Kropnie. Dlaczego on łapie ją? No dobra, nie będę mówił gdzie, nie? To był ostatni. Teraz wszystkie kurczęta są bezpieczne. Dziękuję. Ura! Udało się. Teraz. Robimy? O! Fuj! Dziadku! Do czego ci to potrzebne? To jest kompost. Specjalne błotko, które służy do nawożenia warzyw. Uważaj! Nieładnie pachnie. Co to znaczy nawożenie? To znaczy, że będą lepiej rosły. I staną się jeszcze smaczniejsze. Spróbujcie położyć trochę nawozu w tym miejscu. Widziałem, że karty potoniały kurwa w sumie trochę. A. Nawet. Nie jest jeszcze to, co powinno być, ale... Moja podrożała. Rośliny będą rosły. A powiem ci, tą co ja kupiłem, jak klikam sobie ten link, to tak różnie, ale zazwyczaj jest tańsza. Ale myślę, że tak już w budżecie 2000 można tam 30-60 wyrwać chyba, nie? Co robisz? O? Ile? Tak, za 2000. Nie, co ty? Nie kupisz 30-60 za 2000? Tak. Jasne. A ile kosztuje 30-60? Oj, no, 3? Nie, no co ty? I weźcie z niej nasionko. Za 3050 to 3070 tą co ja mam od Gigabajta widzę na komputroniku. Była promka przez parę dni. Za 2,5. No to 2,5. Jest jakaś tutaj taka za 2000, ale ja bym nie wybrał. Bo to jest z dwoma wiatrakami, a tu jest za 2000 z jednym wiatrakiem. Takiej też bym nie kupił. A powiem ci,
Lepiej kupić. To nie jest tak, bo to są wiatraki. Te dwuwiatrakowe to są 120, tak? Milimetrów. Wybierz chyba ta. I zabierz nasionko. Ale wiesz co, ci powiem jedną rzecz. I te PCB masz długości właśnie na tak, dwa wiatraki. Tak, ale wiesz co, one się za bardzo grzeją, te karty. Naprawdę, mówię ci szczerze. Ona mała jest, ale... grzeją się. Czy gadają na przykład te wentusy jakiegoś MSI-a, nie? Plastic Fantastic, to też żeby omijać. I... bo są takie dwuwentylatorowe, nie? No 2600 kosztuje od Gigabyte'a trzema wiatrakami. No, czyli ta gaming OC. Tak. No. No, spoko, to w jakichś gównianych sklepach to może mają taniej, tylko później problem z gwarancjami. No właśnie. Nie. Ja wolę normalnie w sklepie kupić, więc spokój. Ja mam teraz na 5 lat, kurwa, gwarancję to. No to tak jak ja. Świetnie! Tu wyrośnie nowa roślina. Ale moja to podrożała karta. Bo wczoraj tak sprawdzałem, bo tak mówię, a zobaczę. Dostępność danych kart robi cenę, tak? Jeżeli danego modelu jest mniej w sklepie, to też sobie podwyższają, nie? No bo ja płaciłem 4300, a teraz kosztuje 4 prawie 500. No, no może być, no. Może być. Poszczególne modele, te wahania cen są różne, nie? No i to jest właśnie to. Ja zamówiłem za 3700. Później na drugi dzień patrzę 3,5, odmówiłem tamtej, kupiłem tam za 3,5 i chyba po 2-3 tygodniach mieli ją za 3050, nie, kurwa, no tam jeszcze tam trochę taniej, nie? Mhm. I tak teraz się trzyma, no to teraz powiem ci, kurwa, a sobie sprawdzę, za ile mają. Gdzie ja to mam? Kurwa, nie mam. A jest. Dzień dobry, panie byku. O, 3099. No, o, czyli masz. Raczej karty potaniały trochę, bo ja nie mówię, że nie. Potaniały sporo, no. Powiem ci, że. One mają jeszcze stanieć, ale już nie stanieją do tej ceny, co ma być. To jest tak samo jak czytałem ostatnio, że PS5. Są już dostępne, bo przyszła nowa partia. Ale co z tego, że są dostępne, jak ty kurde Golasa nie kupisz, tylko kurde w zestawach. I to za kurde po 3000. No a dziś w jakichś Amazonach Allegro nie ma Golasów? Nie chcę, powiem ci... Nie chcę z Amazona za bardzo. Znaczy, bym mógł kupić, ale na Amazon... Allegro nie ma? Na Allegro? Nie, na hopie na Allegro to kurwa sprzedają. Bo... Za 4000, ja i tak 5000. W nowej generacji konsol uważam, to gówno, dlatego przesiadka na kompa. Znaczy ja ogólnie tak tylko patrzyłem, bo ja nie mam zamiaru kupywać konsoli PS5. Tylko komp inwestycja, no to... Nie mam zamiaru PS5 kupywać, bo tam nic nie ma na tej PS5, tak jest tak samo jak i na Xboxie. W Xboxie tylko Game Passa mam wykupionego, no. Słuchaj, nie ma ekskluzywów, to po co ci konsola? No właśnie. Podział się piasek. Wyjdzie Forza, ograsz to na PC-cie, tak? No, znaczy ja kupię ją na PC-cie i będę ogrywał ją na PC-cie albo na Xboxie. No. Jedno z dwóch. No. Nie wiem. Plotki kiedyś słyszałem, nawet mówili, że Gran Turismo ma być na PC-cie. Były takie plotki. Co wątpię. I będzie tak, że te gry. Powiem ci tak! Ostatni ekskluzyw na Sony. Powiem ci tak! Ja bym się. Horizony, wszystko już jest na PC. Ja ci powiem tak, ja bym się nie spodziewał, że na następny rok wyjdzie na PC. Naprawdę? No i powiem ci, będę ciekaw, jak to, jaki to będzie port, nie? Bo znaczy, to jest inny port. Są inne porty, to są porty PC-owe i inaczej. Powiem ci tak, będę. Dlatego mówię, jeśli ty, jechałem wyścig na Daytonie wczoraj. No. Single player z botami. Na mojej PS4, więc jest 7. No. No kurwa, nie wiem, czy było 20 FPS-ów. Tak cięło. Oczywiście jak byłem w tłumie jeszcze na początku wyścigu, nie? Bo tam startujesz 20 z botami, musisz przebić się na pierwsze. To pierwsze zakręty, zanim się przebiłem, to kurwa slajdszą. I ja mówię, no kurwa ty.
Znaczy, szło jechać, ale no to nie o to chyba chodzi, nie? No raczej nie. Pewnie na PS5 na pewno zagranizm fajnie chodzi, nie? No ale PS4 już troszkę nie daje rady. Idę po piwo, zaraz będę. No a ja zaczynam wyścig, także mnie nie ma. Znaczy, jestem, ale... Chodźmy tędy. Znaczy ja ci powiem tak. No, te nowe gry, które wychodzą na PS4 się nie opłaca kupować. Nie, co ty to. Horizon, okej, fajnie chodził, ale też czasami było taka kurde katastrofa, że lepiej nie pytać. Przytywało się to tak, to lepiej nie pytać. Gran Turismo 7 mnie ta gra odrzuciła i to grubo. Po prostu mnie ta gra odrzucił. Miałem chęcią bym wrócił. Nie wiem. No ja i dlatego wróciłem do. Chcę wrócić do Gran Turismo 6. A piątki nigdy w życiu nie grałem to. No piątka trochę przekombinowana, ale też fajna. Spójrz! Znalazłam coś świecącego! Ja chciał to pogrywać na kierownicy. Tylko się boję o ten stojak, bo on już jest połamany. Złamał mi się ten. Co? Rura? No, od jak podnoszę do góry ten. No. To właśnie tam się połamało. No ty gadasz. No. Trzeba naprawić. Bym musiał to przyspawać. Zachowuj się, krabie. Nie, zastanawiam się, czy nie kupić nową. Nowy stojak. Wiecie, że jeśli przyłożycie muszlę do ucha... Wiesz, na razie jeszcze na nim gram, bo to... Ten, ale... Gratulacje. Znaleźliście wszystkie przedmioty w sadzawkach i dowiedzieliście się wiele o skalistych plażach. Dobra, jadę wyścig. Oj, w nocy to ta gra jest kurwa, to świetno. Fajnie, nie? No, piękne to jest. Dobrze się bawisz z babcią i dziadkiem świnką? Tak, mamo! Super! Znajdźmy jakieś miejsce, żeby usiąść. Tu chyba będzie dobrze. Wytrwałem. Najgorszy jest pierwszy zakręt. No, na Suzuce to ci powiem. Pierwszy sektor jest na grubiutko. Otóż są te eski śmieszne. Mhm. Ale to jest przyjemne. Jak się go opanuje, zapozna z własnym setupem, to jest spoko. Piasek do wiaderka. Podstaw wiaderko do góry dna. No się pcha. I podnieś. Gotowe. Teraz możesz go zburzyć. Jeb z buta. Uwielbiam zamki z piasku. O mój Boże. Kończyłeś tą Pepę? Nie. Ja pierdolę. Kręciła mi się. Tam się nie ma co kręcać za bardzo. Teraz kurwa 150 godzin świnka Pepa. Kurwa. Chcę przebić cyca. Teraz gramy w balet. Graliśmy w balet. Babcia. Chodźmy tędy. O, mamy ten. Popływamy. Chodźmy popływać. Chwila. Nie możecie tak iść. O, racja.
tamponki na rękę do pływania. Bardzo fajny, niesamowity ten tytuł. Powiem ci, mi za zajebisty jest, bardzo super. Mizo, nie marudź, tylko oglądaj, kurwa, spłacaj do niej, ty, kurwa, co jest? No, browary ci nie szkoda, na donaty dla youtubera, kurde, to co? Pije kot kaszanki? Ochlej mordo. Nie, nie chcę już popływać! Nie możecie tak. Te nacisnąłem za bardzo szybko. Ja bym Mizo polecił to Cysowi. Tak na serio. Ty czekaj, ale on będzie grał kiedyś niedługo, kurde, jakieś konie, albo ja nie wiem, jakieś... Nie wiem, tam wrestling Japońców, czy coś w tym rodzaju. Dobra, tu już popływaliśmy, to idziemy dalej. Wracamy. Dzień dobry, panie byku. Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi. A co się stało ze starą drogą? Korzenie drzew sprawiły... Można to przyspieszyć, bo tu już było. ...pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw. Zajmiemy się tym razem z panem nosorożcem. Spokojnej pracy. Czy droga jest przejezdna? Ho, ho, jasne. Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, panie byku. Do widzenia, panie nosorożcu. Dziękujemy za drogi. Nie oglądaliście nigdy Świnki Pepy? Dom dziadków. To dom babci i dziadka Świnki. Pepa zawsze świetnie się tu bawi. Papuga Poli naśladuje wszystko, co robisz. Spróbuj poskakać lub wydać jakiś dźwięk. O nie! Poli musi być głodna! Jej miska jest pusta! Przynieśmy trochę karmy, żeby ją napełnić. Wiesz, co ci mi zapowiem? Ja też mam inną świnkę Pepe. Też ci mogę wysłać. Na Discorda. To da ci energię do dalszego skakania i ćwierkania. Bardzo dobre! No i co dalej? To co ja tu mam zrobić? To mają dzieci grać? Ja bym się bał dać dzieciom do grania nawet. Bo wiecie, ja już pograłem troszkę i ponad godzinę i już mam z mózgiem nie tak. Z wielkim mózgiem nie tak. Powrót do domu. Może się przywitamy? Nie. George, co robisz? Dinożaru. Hehehe.
odwiedzimy babcię i dziadka. Ich dom jest tuż za rogiem. Chodźmy tędy. Ja pierniczę, ta gra jest upośledzona. Ja już mam... Powiem, już byłem u dziadka babci i teraz znowu mam iść do dziadka babci i... Nie no, ta gra jest upośledzona. Ja już zaczynam wariować. To trochę pogram. Daję wam... Jeszcze trochę pogram. Dom dziadków. To mnie ta gra dużo nie waży, bo tylko 2 giga ponad. Dom babci i dziadka świnki. Dziadek zawsze przesiaduje w ogrodzie, a babcia zajmuje się kurczętami. To dom babci i dziadka świnki. Pepa zawsze świetnie się tu bawi. Witaj, Pepo! Witaj, znajomy Pepy! Witaj, dziadku! Pepo, myślę, że zgłodniejemy do czasu, gdy warzywa urosną. Chcecie coś zjeść? O, tak! Poproszę! Cudownie! W takim razie idźcie po jajka do kurnika babci świnki. I przynieście je do kuchni. Jasne. Dziadek świnka prosi, żebyście zabrali jajka z kurnika i przynieśli je do kuchni. Wtedy razem z babcią świnką przygotują dla was... Chodźmy najpierw do kurnika. Tędy. A mogłem tego nie instalować na M2. Witajcie, dzieci. Witaj, babciu. Przyszliście sprawdzić, co u kurcząt? Nie, babciu. Dziadek wysłał nas po jajka, żebyśmy mogli przygotować posiłek. Rozumiem. Możecie je wziąć. Są wewnątrz tego małego domku. I zajumał. Kurczęta? A, macie już jajka. Teraz zabierzcie je do kuchni. Będę tam na was czekać. Babcia i dziadek świnka są już w kuchni. Nie każmy im czekać zbyt długo. Już zajumali jajka. Co za złodzieje. Tak, dzieci, tak się robi. W Polsce. Papuga Poli naśladuje wszystko, co robisz. Spróbuj poskakać lub wydać jakiś dźwięk. Pobawmy się tym! Ahu! No i? Ahu! 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 O! Dobra. Jemy. Tu jesteście. Zgłodnieliście? Ja tak. A ty? Przygotowaliśmy przepyszne jajka na twardo. Usiądźcie przy stole. Ale pięknie pachną. Życzę wszystkim smacznego. Bardzo dobre. Cieszę się, że ci smakuje. Bardzo dobre. Przykro mi, Poli. Nie możesz spróbować. Bardzo dobre. Matko Boska, czemu oni się jak zawsze śmieją? Pękają kurde i na ten, i na plecy siadają. No i co dalej? Chodźmy tędy. Zobacz. Czekaj, jeszcze, może jeszcze raz spróbujemy nakarmić Poli. Żeby nie było.
bardzo! Poli! To da ci energię do dalszego skakania i ćwierkania. Bardzo dobre! Wiecie, co wam powiem? Dobra. Pograliśmy sobie prawie półtorej godziny. To i tak długo. Powiem wam tak, żeby was nie skłamać. Nigdy w życiu bym tego nie puścił swojemu dziecku. Znaczy nie dałbym nawet tego do zagrania swojemu dziecku. Nigdy w życiu. No ale naprawdę. Widzisz, to jest to, co mówiłem, że bajka też jest, kurde, taka trochę psychiczna, nie? Mam taki mętlik w głowie, że lepiej nie pytać. Ja już w niektórych scenach chciałem sobie iść i pierdolnąć baranka w głowę, nie? Nie no, okej, okay, spoko gierka, no... Ten, ale... O, ryjebanie. I to konkretnie ryjebanie. No. Dobra. Ja to będę kończył. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakąś tematykę, jakąś inną, też śmieszną, to poproszę zapisać pod komentarzem. A ja zawsze może coś sprawdzę i przygotuję to na live. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, pa, pa.